Darek poświęcił 24 i 1 czwartą godziny na napisanie kolejnego rozdziału noweli. Co może oznaczać wynik dzielenia 24 i 1 czwarta podzielone przez 3 4 I chyba chodzi o to, żebyśmy byli kreatywni przy rozwiązywaniu tego zadania i żebyśmy wymyślili jakąś sytuację, którą można opisać takim właśnie dzieleniem. Zachęcam Was do zatrzymania teraz filmu i wymyślenia takiej sytuacji. Może tak, że jeżeli mamy 24 i 1 czwartą godziny i podzielimy to na kawałki, na części wielkości 3 czwartych godziny, ta liczba to liczba godzin, jednostką jest godzina, to ile po takim podzieleniu, ile otrzymamy takich kawałków wielkości 3 czwarte godziny każdy? W takim razie takie dzielenie mogłoby przedstawiać taką sytuację: Darek poświęcił na pisanie 3 czwartek godziny, czyli 45 minut każdego dnia, ile dni zajęło mu pisanie. I jeżeli wykonamy to dzielenie, to otrzymamy odpowiedź na to pytanie. O tym, jak wykonać takie dzielenie, mówiliśmy już w innych filmach. Zupełnie inna sytuacja. Mogłaby dotyczyć jakiegoś porównywania. Powiedzmy, że 24, 1 czwarta to 3 czwarte ilości czasu, który Darek poświęcił na coś innego niż pisanie. Na przykład Darek 3 czwarte czasu, który poświęcił na ilustrowanie książki, poświęcił na pisanie. I pytanie brzmiałoby? Ile czasu poświęcił na ilustrowanie książki? Tak postawione pytanie może jest trochę trudniejsze od poprzedniego, ale jeżeli zastanowimy się chwilę, to dzielenie przez ułamek mniejszy od jedności daje w wyniku liczbę większą od tej, którą dzielimy. Albo jeszcze inaczej, czas poświęcony na ilustrowanie razy 3 czwarte. Powinien być równy czasowi poświęconemu na pisanie. Tak wynika z tego zdania. Czyli to się równa 24 i 1 czwarta. Jeżeli jakaś liczba razy 3 czwarte równa jest 24 i 1 czwarta, to 24 i 1 czwarta podzielone przez 3 czwarte musi być równe tej liczbie. Takie są moje dwa pomysły na sytuacje, które można opisać tym dzieleniem. Spróbujcie wymyślić inne, takie żeby to dzielenie pasowało do danej sytuacji.